Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole urządzenie 2 w 1, są to akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku oraz akumulatorowa piła łańcuchowa na wysięgniku model 58G098 marki Grafit. Zapraszamy! To co, robimy unboxing, moi drodzy, ze względu na to, że sprzęt jest dość duży, więc kamera stoi dalej niż zwykle. Zbliżenia zrobimy później. I co mamy w środku? W środku mamy oczywiście komplet dokumentacji, czyli instrukcje obsługi i wszystkie inne historie, które są potrzebne. Do tej instrukcji obsługi sobie za chwilę powrócimy. Dokładnie. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze zapakowaną małą prowadnicę, prowadnica marki Oregon, osłonę do naszej pilarki, łańcuch i w tym wypadku nieco większe już elementy. O. Udało się. Tutaj mamy naszą, razem z osłoną zresztą, nasze nożyce do żywopłotu, dość długie, jak widzicie, czyli tu już relatywnie sporo da się tym zrobić. Mamy jeszcze naszą końcówkę do założenia naszej piły łańcuchowej. Jeśli chodzi o zęby, to zęby są tworzywowe. Myślę, że zaraz szczegóły to sobie zrobimy na zbliżeniu. Oraz mamy naszą główną część naszego narzędzia z wstępnie zamontowanym paskiem. Oczywiście jest to zestaw typu Golas, co oznacza ni mniej, ni więcej, że akumulatora ani ładowarcy w zestawie nie ma. Jeżeli chodzi o uruchamianie, to przycisk jest zabezpieczony. Cześć, to ja. Ja tych poprawię. Tak, ja będę poprawiał. Jeżeli chodzi o nasz sprzęt, to jeśli chcemy go rozłożyć, to musimy po prostu rozkręcić w tej pierwszej części. I w tym momencie dostajemy dość długi już sam nasz sprzęt. Zabezpieczamy oczywiście skręcając. Jeśli chodzi o tą część z rączką, to tutaj mamy piankę. Zbliżenia już będziemy robić bardziej na szczegółach. Jeżeli chodzi o sam nasz początek, to jak widzicie, mamy tutaj miejsce do zamontowania naszego akumulatora. Przycisk jest zabezpieczony. Żeby go odbezpieczyć, musimy nacisnąć ten czerwony przycisk, który jest tutaj. Dopiero urządzenie możemy uruchomić. Następnie do trzymania drugą ręką ta część jest wyściełana. To jest taka gąbeczka. Kolejnym elementem jest uchwyt do paska już wstępnie zamontowanym paskiem, który ma nam ułatwić naszą pracę, oraz element do składania i do rozkładania, który skręcamy bądź rozkręcamy w zależności od tego, jak potrzebujemy. Jeżeli chodzi o montaż naszych końcówek, montujemy je w tym miejscu, odbezpieczamy, wsuwamy i zabezpieczamy. Ja myślę, że spróbujemy, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale generalnie w środku znajduje się gniazdo, w którym znajdują się po prostu dwa piny, w które nasze końcówki wpinamy. Jeżeli chodzi o przeciwległe gniazdo, to wygląda ono w ten sposób i jest skonstruowane tak, żeby nie można go było źle założyć. I w tej chwili mamy na stole głowicę naszą do żywopłotów, czyli nasze nożyce do żywopłotów. Jeśli chodzi o to, co deklaruje producent w instrukcji obsługi, to prędkość obrotowa na biegu jałowym to jest 1300 na minutę obrotów, szerokość cięcia 430 mm, maksymalna grubość ciętej łodygi 15 mm, więc już jest naprawdę całkiem nieźle. Jeśli chodzi o regulację kąta cięcia, to mamy od minus 22,5 stopnia do 90 stopni. Maksymalna długość robocza 260 cm, czyli na tyle jesteśmy w stanie to urządzenie rozłożyć w całości, żeby na takiej wysokości ciąć. Masa razem z tą przystawką 3,2 kg. Przystawka jest zabezpieczona, jak widzicie, tym plastikiem. Wykonanie naprawdę całkiem fajne. Tutaj mamy dość duży, fajny profil, który na pewno zrobi swoją robotę. Jeżeli chodzi o
uginanie i o dostosowywanie wartości, jakiej potrzebujemy, jeżeli chodzi o cięcie, to musimy nie tylko z jednej strony, ale z obu stron nacisnąć przycisk i w tym momencie możemy regulować predefiniowane pozycje. Jak widzicie, one zaskakują, zaskakują naprawdę mocno. Tych pozycji predefiniowanych mamy, moi drodzy, 6. Tyle, jeśli chodzi o tą końcówkę. Następnie końcówka do pilarki łańcuchowej i w tym wypadku, jeśli chodzi o wagę, to mamy tutaj 3,35 kg, czyli 150 g więcej niż w przypadku poprzednika, natomiast maksymalna długość robocza to 250 cm, czyli o całe 10 cm mniej niż poprzednik. Mamy tutaj zainstalowany zbiornik na olej, jak widzicie jest on tutaj, olej uzupełniamy w tym miejscu i jeśli chodzi o pojemnik na olej, to jego pojemność to 0,7 litra. Jeśli chodzi o prędkość łańcuchową, bez obciążenia mamy tutaj 8 metrów na sekundę, prowadnica ma 240 mm, więc nie jest za duża, natomiast naciąg łańcucha jest beznarzędziowy. Podziałka łańcucha to 3/8 cala, grubość łańcucha 0,05 cala, czyli 1,27 mm. Tyle jeśli chodzi o takie parametry typowo techniczne. To już Wam pokazałem, że jeśli chodzi o olej, to uzupełniamy go po prostu w tym miejscu, czyli otwieramy, odkręcamy nasz zbiorniczek i w tym momencie możemy dolać. Fajnie jest skonstruowane to, że ta zakrętka nigdzie nam gdzieś tutaj nie odpadnie, tylko jest zabezpieczona, jak widzicie, na sznureczku. Także nie zgubimy przez przypadek w trakcie olejowania. My sobie olej nalejemy oczywiście przed samym użyciem już w terenie. Jeżeli chodzi o przeciwną stronę, to tutaj mamy mechanizm, jeżeli chodzi o nasz łańcuch. Ten mechanizm, jak widzicie, jest tak sprytnie skonstruowany, że najpierw musimy nacisnąć, podnieść do góry i dopiero on wyskakuje i w tym momencie możemy sobie nasz łańcuch dopiero naciągnąć. Jeżeli chodzi o całość, to musimy rozkręcić, ściągnąć w całości. Od spodu jest to metalowe, jest wykonane z metalu, więc naprawdę fajnie. Powierzchnia styku, jeśli chodzi o olejowanie, jest gumowana. Także tutaj też nie ma jakiegoś większego problemu. Jeżeli chodzi o naszą prowadnicę, moi drodzy, to ona musi się zgrywać. Jak widzicie, te zęby są po to, żeby działać tutaj razem z tą pokrętką. Więc należy pamiętać, żeby zamontować tą część po naszej wierzchniej stronie. Tu jest, to jest magnes, który dodatkowo będzie utrzymywał na miejscu naszą prowadnicę. Wkładamy. Dzięki temu mamy tutaj możliwość ruchu, ale najpierw oczywiście zakładamy łańcuch. I teraz zakładanie łańcucha jest jedną z czynności, która wielu osobom, która dopiero zaczyna swoją przygodę z piłami łańcuchowymi, sprawia trudność. I pytają, jak to zrobić, żeby zrobić to prawidłowo. Przede wszystkim nasz łańcuch rozwijamy i to jest zawsze najgorsza część po transporcie. Ok, łańcuch rozwijamy w taki sposób, żeby był w całości. Bierzemy sobie naszą prowadnicę i teraz na każdej prowadnicy macie narysowany po prostu kształt i sposób, w jaki ma się poruszać po niej nasz łańcuch. Chodzi o te zęby, które są wykonane z metalu i są jaśniejsze. One są dokładnie tutaj odwzorowane na tej naszej prowadnicy. Umieszczamy nasz łańcuch. Maksymalnie do tyłu, tak żeby on zaskoczył. I to jest też ważna sprawa, jeśli chodzi o ten sprzęt, na którą należy na pewno zwrócić uwagę. Prowadzenie łańcucha wykonane jest z metalu, nie jest to żadne badziewie, które dość często się niestety na rynku zdarza, że ten element jest wykonany z tworzywa. Łańcuch mamy założony, zakładamy naszą osłonę. Ta osłona ma tutaj taki ząbek, który musi po prostu wejść w swoje właściwe miejsce. Nakładamy i
skręcamy. Nie dokręcamy oczywiście do końca, no bo chcemy mieć możliwość regulacji, więc w momencie, w którym poluźnimy tym naszym łańcuchem, operujemy, przekręcając. Tu regulujemy wysunięcie maksymalne. Łańcuch jest naciągnięty prawidłowo, ponieważ nie da się wyciągnąć całego zęba. W tym momencie, jak już wiemy, że jest ok, przytrzymujemy ten pierścień. Dokręcamy, sprawdzamy, czy jest ok. Jest ok. I co? Odsuniemy się kawałek z kamerą i zrobimy pierwsze uruchomienie na sucho. Pierwsze uruchomienie naszej pilarki. Jak widzicie, sprzęt, mimo że jest złożony w całości, jest praktycznie długość naszego stołu. Pamiętamy zawsze o zabezpieczeniu łańcucha. Ściągamy osłonę. Skręcone. Odpalamy. Jak widzicie, sprzęty nie są bardzo głośne, ale to tyle, jeśli chodzi o teorię. Jak widać, zestaw naprawdę bardzo długi. No da się już tym popracować. Dobrze, no to teraz zapraszamy do testów. No więc teraz mamy inne wyzwanie, więc teraz używamy grafita na wysięgniku, więc co, działamy. Thank you.
co, przechodzimy chyba znowu do podsumowania po dłuższym etapie i wykończeniu kolejnych dwóch działek. Znaczy tak, no trochę czasu minęło, to musicie mieć świadomość. Trochę drzew upłynęło. Trochę drzew, trochę iglaków, czy trochę tych żywopłotów. Tak jest. Sprzęt generalnie sprawdza się naprawdę fajnie. Rewelacyjnie. Jeśli chodzi o baterię, przykładowo nawet 6 czy 9 amperową miałem. Długi czas pracy i powiem szczerze, że naprawdę bardzo długi dzień pracy, bo potrafiłem pół dnia tym ciąć czy pracować. I ja się o akumulator nawet nie bałem. Wada tego rozwiązania, bo to nie jest tak, że jest to rozwiązanie bez wad, jest taka, że nie zastąpi wam po pierwsze zwykłej pilarki łańcuchowej, po drugie nie zastąpi wam zwykłej pilarki do żywopłotu. Ciężko się tym pracuje na niskich pozycjach. Jest to stworzone do przycinania żywopłotu na dużych wysokościach, jest to stworzone do przycinania gałęzi. Sprzęt do wysokiej wysokości, nie ukrywajmy, nie, że żywopłot po złożeniu stoicie od żywopłotu 1,5 metra, więc to jest no, dla was męczące. Druga sprawa, sprzęt waży swoje, tak? Dla osób, to jest sprzęt dla osób, które mają siłę. Bo nie powiem, że próbowała u nas nasza Dorotka, czy tak samo jeszcze jedna kobieta u nas próbowała. I no, za ciężki same mówił, żeby coś zrobić, tak? Ja sam, gdzie wycinałem na maksymalnej wysokości jakieś gałęzie, żeby nad drzewo położyć same czubki, tak, żeby zrobić to na dwa razy, czułem po rękach, że no, jest tutaj jednak no, waga swoja, tak? Więc jeśli ktoś uważa, że kupi ten sprzęt, będzie miał tak naprawdę 4 narzędzia w jednym, bo będzie miał pilarkę na wysięgniku, będzie miał przycinarkę do żywopłotu i przycinarkę do żywopłotu na wysięgniku. Nie. Nie. Od razu mówię, że nie, to mówię, musicie mieć zestaw podstawowy, a to jest dodatek do wysokości, czy zadbania na wysokościach, żeby sobie coś tam ładnie tak zrobić. Ogródek w spa. Czyli dziwne krawędzie, zaokrąglenia, wszystkie na wysokościach, tak jak nawet ja robiłem teraz dla pewnej osoby. Ale powiem szczerze, naprawdę waży swoje, świetnie się sprawuje. Cena też nie jest tego wysoka za taki zestaw podwójny, bo to jest około 530 zł. Było to wcześniej trochę tańsze, teraz znowu się podbiło do góry, tak? No ale generalnie narzędzia poszły dość mocno do góry, więc myślę, że z tym się liczycie. Sprzęt ok, natomiast dla osób, które mają zamiar pracować zwykłą pilarką z drabiny i zwykłą przycinarką z drabiny, jest to jednak lepsza i dużo bezpieczniejsza alternatywa, ale musicie się liczyć z tym, że to jest uzupełnienie zestawu. To nie jest tak, że to wam zmieni wasze życie na działce i z 4 narzędzi zakupicie tylko ten jeden zestaw i to wam zastąpi wszystko. Nie, no powiem, bo jako ciekawostka, jako chodzi o samą małą pilarkę, bo jako duża piła mi padła, to na 2 części kładłem drzewo o średnicy około 30 cm małą pilarką, tak? Na maksymalnym wysięgniku, żeby sobie zrobić klina, gdzie też nie miałem miejsca, dałem radę, położyło się szapoba, bo malutkie, fajne, ostrze, ale daje radę. Sprzęt jest ok, natomiast nie zrobi za was wszystkiego. I to jest chyba takie największe clue tego, co chcemy wam przekazać, że sprzęt jest fajny, ale musicie się liczyć z tym, że to jest jedno z kilku narzędzi, które będziecie mieli, a nie jeden zestaw, który zastąpi wam 4 narzędzia. I myślę, że to jest takie fajne podsumowanie. Tak, i chyba właśnie tak jak Jacek powiedział, przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. A my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć! Cześć.